Siema, jestem Bryty z kanału, na moim kanale. No i dzisiaj lecimy do zniszczonego Jeepa. Oczywiście ze mną Raker. Tam. No i lecimy do tego Jeepa. Tam będzie sprzęt do wspinaczki, będziemy mogli się dostać w niektóre miejsca, do których wcześniej nie mogliśmy. Czekaj, molinarię zbiorę. Ja orzechy. Mam 13 litrów. I gorączkę mam. A, lipa. Ej, ale muszę się położyć, nie? Czy nie? A. Ale na ziemi? Mamy kości, czy nie? Masz kości jakieś? Chyba jedną mam chyba. No to... raczej lipa. Kurde, no serio. Dobra, chodź, prowadź. Albo... ten obóz jest po drodze? Jest po drodze, nie? Tylko będzie trzeba odbić. No. To dawaj do tego obozu prowadź. I ja się tam prześpię. Tam było łóżko, czy nie? Było. No to leć. Ja się prześpię, na pewno? Było. Ty nie... To jest to z tymi szałasami? Tak. Bo tam nie było łóżka, my tam na ziemi spaliśmy. Przecież musieliśmy tam przekuć. Aaa, bez skitu. No to trzeba zapolować imo po drodze, ja mam jeszcze trochę czasu. No mam kość. Ale to jeszcze jedno imo będzie trzeba. Mam dwie igły jak coś. Dobra, to starczy, kładę się. Chodź, chodź, kładę się. Bo musi mi ta gorączka zlecieć, dlatego się kładę. Tylko, że jak się położy, to będę mieć bakterie, znaczy robale takie, które będę musiał wydłubać kośćmi. Takie ostrzami z kości. Dlatego właśnie ten. A trzeba te robale jak najszybciej wydłubać, bo wtedy zdrowie psychiczne spada, które jest ważne w tej. Dobra, chyba mam. Wydupiłem ci dwie iły. Ta mała, raz, dwa. Mam dwa, dobra. Czekaj na mnie. Czekaj, bo ja się zgubię. Dobra, teraz muszę stworzyć opatrunki 2 i się... albo 3, bo tam chyba jeszcze ranę miałem na dozę jakąś. Czekaj, opatrunki jeszcze robię. Przecież nie da 3 na raz zrobić opatrunków. Teraz się zabandażuję tym. Jeszcze tutaj. Kurde, jakby nie dałeś jakoś szybciej tak zrobić, sobie to powinni pomyśleć. Jeszcze tutaj na nodze. To jest jeszcze jakby rana zeschnie. Dobra, no to ja ready, możemy lecieć. To dawaj za mną. A co za to, cały czas mam lupę, to normalne czy nie? Tak. No dobra. A lecimy. No i lecimy do tego Jeepa, gdzie będzie właśnie ten hak wspinaczkowy, która nam pomoże po prostu wejść w różne miejsca, do których nie mogliśmy wejść wcześniej. A tu jest wioska. Okej, molineria. Zbiorę. Polecę. Tak, to jest ta wioska, no i tu nie było, nie? Do... tu, czyli musimy teraz okrążyć ścianę. No i odbić w prawo, ponieważ... na nasze prawo. No, mam dosyć duże, ale... blisko mamy, czy nie? W miarę. To lecimy. No i potem trzeba będzie pójść do bambusowego obozu, do kilku kopalni i potem można przejść przez most, który nas prowadzi jakby do kolejnego etapu gry. Pa, zwierzęta nowe jakieś. No, inne jakieś. O, a tu się zbugował frikiel. Patrzę, czy ja potrzebuję. Wody by się przydało, banana jednego zjem.
Tak. Tłuszczy się przyda? Wpada czy nie? Złoto. Dobra, mam kości jak coś. No dobra, to się przyda. Ej, ale mi tu jeszcze coś pokazuje, że jeszcze... O Jezus, musisz wziąć je jednak. Czemu? Bo ja nie mam miejsca w plecaku. Tak, ja mam taką ranę jakby zeschniętą, to ona... I ona mi pokazuje lupę, ja mogę z nią coś zrobić? Nie. Dobra. Gdzie są te kości? A, no dalej, okej. Okay. To ja wezmę dwie... A nie, ja też nie mam miejsca. Czekaj, muszę zrobić porządek może. A nie, bo ja mam pełne tej molinerii. Dobra, ja... Ja mam pełne molinerii. Albo, czekaj, mam inny pomysł. Zrobię opatrunek i wezmę jakąś. Oj, teraz się zmieści, dobra. Mam dwie kości. Co zbierasz? Chodniczka. Puzzle. Dawaj. No ale właśnie nie wiem, chyba się zgubiłem. No cały czas siadam, teraz szliśmy, nie? Tak jak powinniśmy czysto w teorii, ale... Coś mi się za długo wydaje... Wydaje mi się, że za długo my tą ścianą idziemy już. Najwyżej zakręcimy, no. Bo już dawno powinniśmy w prawo skręcić. A może jednak nie? No bo to jest jeep taki... Nawet nie wiem jak on wygląda w sumie. Nie, dobra, dobrze, chyba idziemy. 44W17S. Mhm. Na górę można wejść na tą ścianę, czy nie? Nie wiem, chyba nie. No tu jest przejście jakieś. No to tu pokazać chyba. To jest to przejście. Grzechotnik, uważaj. Nie idź tam, Paweł. Ale zabiję grzechotnika. I czekaj, ja mu dupnę. Dobra, dupnąłeś mu. Ja sobie go wezmę, ale na pewno nie tutaj? Pewien? O, w tą stronę. Tak, tylko go wezmę, ten przetworzę. Palić to. Lecę do ciebie. Powinno być gdzieś tutaj. Na pewno? Tak. Szukaj. Jak on wygląda dokładnie? Ten leży. Bo mamy kordy podane, ale nie są jakieś mega dokładne, więc tutaj ciężko stwierdzić, gdzie dokładnie jest ten... ten rozwalony jeep. Cztery odgłosy w tle, o ile je słyszycie, bo wiatr wie i moje rolety wariują. Chyba w tą stronę jednak poszliśmy. Chociaż nie wiem, bo ta rzeczka mi się tu nie zgadza. No to kurde. No to weź zobacz, która to jest ta rzeczka, jeść w... napiję. O, wodospad. Dobra, mam pasożyty, ale pasożyty możemy sobie jakby pozbyć się ich tymi kwiatkami. Chodź. Kurczę, białeczkę by się przydało, w sumie trochę szkoda mi tego jeść. Dobra, na razie to białeczkę odpuścimy. Potem sobie garniemy. No i co, ogarniemy wtedy tego jeepa. Tą jedną kopalnię można i wtedy można pójść na obóz bambusowy i most, nie? Ten most bambusowy zaprowadzi nas już do drugiego jakby etapu. Jeszcze można w międzyczasie zbrojki ogarnąć, o ile będzie się dało, o ile da się teraz. No i trochę więcej może żelaznych rzeczy metalowych. To też się przyda. No to prześlij się jednak tutaj, jak mówiłem. Gdzie ten grzechotnik był, tak? No ale tu według mnie powinniśmy do wioski dotrzeć. Tak, do której wioski? No, do tej co byliśmy, no i to dobrze mówiłem, że dotarliśmy teraz do wioski. Jak dojdziesz od wioski, to dalej już dasz radę, nie?
W sensie od wioski, jak mieszkam punkt. Jesteśmy w wiosce znowu. No i teraz z wioski wystarczy ten. My przyszliśmy tutaj, z tej skały. Nie no, my... To gdzie? A weź ogarnij kierunki na pewno, czy dobrze. Właśnie. Czekaj, wodę mamy w... Ja sobie molinerię zbiorę przy okazji. Tamtą stronę jest do cave'a, ale... czyli tu jest tak. My powinniśmy iść w tamtą stronę. No i dobrze by się zgadzało przejść tą skałę, co jest tu, przed nami. Czekaj, ja to sprawdzę w necie. Zobaczę, to jest taki jeep, który leży jakby... On jest przewrócony. On jest taki jakby... jest beczka jakby taka, on jest w takim błocie jakby zakopany i w sensie jest błoto. Są takie jakby drzewa, które się jakby spadły, w sensie są jakby tylko z korzeniami takie. Właśnie jest jeep rozwalony, do góry nogami stoi. Mhm. To jest jakby taka mała dolinka z błota jakby, nie wiem jak się to wytłumaczyć. Gdzie poszedłeś? Szukać. Ale... O, mam ślady jeepa, bytywy, nie? No właśnie, no to śladami możemy dojść, ale no kurde, gdzie ty żyjesz po raz? Zaraz ci powiem, jak znajdę to. Nie wiem, gdzie konkretnie jesteś. Czysto przejście, co poszliśmy. Jak będziesz przechodzić przez przejście, to w lewo, a nie w prawo. Ty, ale... Nie mam pojęcia, gdzie ja szedłem. Nie jestem na bagnach jakiś. No to właśnie, to są takie jakby... Bagien. Ty, ale ja nie wiem, gdzie ty poszedłeś. Nie łaź bez ze mnie, bo się znowu zgubimy. Ja się zgubię w sumie bez ciebie. Takie bagna z takimi... A, to ja jestem w tym samym miejscu chyba. I o, to może być tutaj. Gdzieś. Mhm. Taka rzeczka z drzewami takimi z korzeniami. Tu jesteś? Czekaj, się cofam. Kurde, pijam. Nie, tam gdzie ty jesteś z korzeniami, to w drugą stronę poszedłeś. Schodzę do ciebie już. To ja jestem z tymi korzeniami. Ej, co mi cały czas tu HP spada gdzieś? Bo nie wiem od czego, muszę to ogarnąć. Ta rana cały czas. Czy ja nie mogę jej obłożyć molinerią? Na pewno. Powinno się dać. Nie mogę. A jakbym zrobił... sobie... No i gdzie jesteś? O, jesteś. Chodź tu. Czekaj, bo ja próbuję sobie tą ranę opatrzyć jakoś. To, że z mi HP spada tak odrobinę. No nie da się, to nie wiem jak. Zjem białeczka. Lecę do ciebie. Dawaj, idziemy pod górę cały czas. Tak jakby pijawkę mam. Kurczę. Po prostu masz takie jakby błoto, jakby taka wyschnięta rzeczka z błotem i z jakby przewróconymi drzewami, w sensie z samymi jakby pniami tych drzew. Tam leży takie przewrócone auto, na dachu leży. Do góry nogami. Chodź, bo mi się wydaje, że to jest tam blisko. O, widzisz, tu się zaczyna. Ślady? No, zobacz, tu masz to błotko takie. No i właśnie tu, takie... I tu ślady gdzieś były. Tam są ślady. To się mniej więcej zgadzało. Miejsce w sumie. Przewrócone drzewa. O, widzisz, tu są ślady. Śladami dojdziemy, nie? Tak jak gdzie są. Gdzie kończą, no czyli... A kordy się zgadzają? A. To szukaj, to musi być tutaj. Spotkamy się... Przy tym drzewie tutaj przewróconym. Kurde, ta energia się kończy strasznie szybko. O, mam. Gdzie? Tam... Przed ciebie. Ale w którą stronę przed ciebie? Tam jakby był ten ślad? Hak spinaczkowy, ja zlutuję go po prostu. Ale chcę pokazać. Tak, tam jak tam był ten ślad? Tak, ślad i idziesz do przodu mniej więcej. To
na ekranie pokazać. Pod górę jakby lekko? Mhm. A widzę cię, dobra. O, no to jest to miejsce, jest JPEG. Czynia jest... Ja mam hak wspinaczkowy, nie? Jak coś? O, bidon normalny mam też, środek przeciwbólowy. O, nie wiem, czy ten środek przeciwbólowy, kurde, mi się nie przyda tą rana, ale dobra, nie, na razie nie, bez sensu w sumie. Dobra. Pałęsek tu gdzieś jest. A, zabiłem go, nie, nie zabiłem, dobra, zabiłem go. Okej, okay, no to... Co, no ja robię cięcie i w sumie... Chyba potem się zobaczymy dopiero przy tym, czy jakimś miejscu wspinaczkowym, albo nawet przy tym obozie bambusowym, nie? W drodze gdzieś. Mhm. Dobra, generalnie idziemy teraz w stronę tego punktu, nie wiem co to do końca jest i przy okazji odwiedzimy ten miejsce do wspinaczki, ale nie wiem co to jest ten czerwony punkt, więc trzeba to ogarnąć. I lecimy. Daleko to jest, czy nie? A w ogóle jak czytałem, to tam jest jakieś coś tam na wyspie. W sensie jakieś miejsce na wyspie, więc... Mhm. Będzie na wodzie jakaś. I tu jest w ogóle coś spalone, jak widzicie, więc to też może coś być, może coś kryjemy. Tam po lewej też będzie coś pełnia, bo tam jest woda. No a doczytałem, że coś będzie na wyspie, nie wiem do końca co, ale coś będzie. Wiesz to? Weź. Rozwaliłem to, bo nie chcę mi się nosić tego. Co tu masz? Owoc. One są spoko, będą ci zatrucie pokarmowe niszczą. Tak. Chyba trzeba w dół, nie? Nie, właśnie. Nie przejdziesz tutaj. Spinaczki nigdzie nie ma? No ona gdzieś tu powinna być właśnie. Ale nie wiem czy nie po drugiej stronie tego, po prostu trzeba zejść na dół. Że nie chcę spać. No tu bokiem. Ale to przejdźmy sobie tutaj górą, po drugiej stronie może, co? Będzie lepiej. Ha? No tak, ale to jest... No ja tu jestem, czekaj, czy to jest miejsce? Ale tu coś... Nie jest jakby taki kajwik. Mi się ta woda tu nie zgadza. A nie, zgadza mi się. To gdzie? To na tej górze powinno być? Nie. Kurde, a gdzie ty poszedłeś? Nie wiem, na dół zeskocz. W sensie, muszę jedną rzecz sprawdzić. Ale jesteś... O kurwa, gepard. Ja nie wiem, gdzie jesteś. Na dół zeskocz, debilu. Widzę cię. Chodź w tamtą stronę, ale tam jest gepard, więc musisz mi pomóc. Gdzie go masz? Tam, chodź, przed nami, czekaj. Chodź może prawo wodą, co? Nie bijemy go? Nie. Kurde. Nie pierdol, że dupujesz w niego. Nie. Jeszcze nie. Ale było blisko. O, zapomniałem, że tam, że R muszę nacisnąć, żeby anulować strzał. Dobra. Teraz, o, on idzie do nas, tu się kończy. Którędy idzie? No. Tam, widzisz to drzewem? O, dobra, widzę, no. Czyli po naszej prawej powinien być hak. O, mamy. Kurwa, no, ujebał mnie grzechotnik. No, mnie też. Dobra, ty, ale mam tylko jedną gorączkę. Ech, dawaj mi molinerię, proszę. Ty to jeszcze, nie? Nie, ja mam środki przeciwbólowe, sedupne po prostu. A ja mam już w ogóle gotowy okład. Dobra, używam. Ja też muszę się uleczyć. Ty, jestem u góry. A ty? No, wspinaczku, haku wspinaczku, nie, musisz mnie wyrzucić. Ty, no to ja powinienem. Nie mogę! Na...
Nie mogę ci... Nie mogę ci wywalić haku. A, trzymaj, wspinaj się, dobra, jest. No. O kurde, ale animacje zrobili, czarny ekran. Dobra, ty, a my nie przeszliśmy runami tu? Nie. To jest jakieś... To jest zupełnie co innego. Czekaj, ale... Tu już się kończy nam mapa. Jezu, znowu zmiskowałem. Poczekaj. Tu się kończy mapa... Czekaj. Nasza mapa, którą my mamy, już więcej nie wiem gdzie chodzić. Ale my jesteśmy teraz w którym punkcie? Ale tu jest to A2. Znaczy w sensie tak, ta... tak. Czyli co tu jest? Czyli co? Lambda 2. Ale co oznacza ten punkt w sensie? Nie wiem. Serio, za odgłosy. Pa! Lokalizacja jest przed nami jakaś. Duża. O, faktycznie ty. Ale dobra, to... Lecimy. To teraz też? No nie. Dobra, to dawaj, no możemy teraz, no. Lecimy? Linku biologii nie ma, więc lecimy. No dawaj. Czekaj, tylko się... muszę coś zjeść na energię. Muszę sobie dupnąć tutaj. To, ja to tą jest... gorączkę cały czas mam. Ty, to jest jakiś Escobar kolejny. Może to jest ten sam? Nie. Patrz, jest inny zupełnie. A jakie to są kordy? Nie mam pojęcia, ale na to, oko coś. To jest ten sam Escobar. To nie jest ten sam Escobar. Chyba, że my poszliśmy. To jest ten sam Escobar, patrz. Identyczny Escobar. Czy to my weszliśmy z tym przejściem wspinaczkowym? Nie. Nie, no dobrym weszliśmy. Nie, złym weszliśmy. Zupełnie drugą stronę poszliśmy chyba. No, mówię, że cię zgadza rzeka, ale fail. No bo... Koniec tego, już wszystko wiadomo, wracamy się. Na drugą stronę mapy, jakby trzeba? Tak. No to tutaj walniemy pauzę, trochę fail, ale dobra, będzie odcinek dłuższy. To nie jest. Ale fany moment, żebym odjebał tym. Dobra, jesteśmy teraz w właściwym miejscu. Dawaj, wbijamy. Dawaj, pierwszy leci. No lecę. Macja, czarny ekran, nie wiedzieli jak to zrobić. Tak, ty jak znajdziesz podobną... O, patrz, ile tu tego, bambusów. Jak znajdziesz roślinę podobną do tytoniu, ale fioletową bardziej, to mi powiedz. No może tu most będzie, ty, jakiś krąg. No. Krąg. No, mapa, nowe miejsce. Ta, jest, pa, wiadro mamy. Nie mogę go podnieść, dobra. Ale patrz, kwiat lilii wodnej, tak. Obsydianowe... O, molineria biorę. Chodzi na to, bo my o tym nie widzieliśmy, że z tego można coś robić, ej. Tej lilii wodnej. Bo ja o tym nie wiedziałem. A, no. Ej, no to... A to jest to miejsce, tak? Wtedy to czerwone. A. Czekaj, zobaczę na mapie. Tak, i na tym czerwonym są jakieś kręgi. Ale nie, no to wydaje się, jakby to było lekko... Ale idziemy tam dalej? Dawaj, zobaczymy, co tam jest. A, idziemy, no. Bambusy są, to też git. To może tu będzie ten most bambusowy? No, w sumie zgadzałoby się, nie? Patrz, jak to jest bambusowy biom. Tylko, że problem jest taki, że my mapy nie mamy. A nie masz wrażenia, że jakby ona się... Czekaj, ale poczekaj chwilę. Na jakich jesteśmy teraz kordach? Aktualnie jesteśmy jakoś 39-27. No, a bambusowe rzeczy są 52, 17, 37, 20, więc może, dawaj. Runy. Na mapie ci się zrobiły. Tak. Ja się nie spodziewałem w sumie. O kurde, ale kanion. O kurde, ty. Chciałeś tak spać tu? Idziemy? Mhm. Że jak spadniesz, to jest rip. Jest. Kolejny, pa. Ty, ale... Tak już się nie spodziewałem w sumie. Patrz, coś, kolejne przejście. Pa, jakiś ty, ten... Ty, odgłosy jakieś. O kurwa. Słyszysz? Tak. Ludzi. O kurde ty. Gdzie my... Co jest? Słyszysz? Ludzie! A. Gdzie? A, tańczą! Tak.
A, widzę. Nie, Omijamy? Nie najebiemy ich, to... Nie ma sensu. No mówię, że ich nie A, najebiemy. Dobra, dobra. Ty, pa, jeziorko. Co to? Krokodyl! Pierwszy raz krokodyla widzimy. W łeb? Mocny jest. Dostał. Leży? Tak, dostał heada. Gdzie jest moja włócznia? Uff, w nim. Przetwarzamy go? Da się go przetworzyć? Nie da właśnie, ty. Ty. Ale nas zdziwił. No, o krokodylu nie wiedzieliśmy w sumie. Ty. Aha. Ale... Kurde, no... Kurde, mrowisko. A, te lilie tu są. Aha. A zobacz, czy jakichś przepisów nie mamy nowych. Nie. W ogóle na mapie tego nie ma, nie? No. Co robimy? Płyniemy tam, albo jakoś obkrążymy to. Możemy tutaj tą stroną pójść. Brzegiem możemy się przejść, co? Nie wiem, Imo. Powinniśmy bazę tu zrobić. Już tak, no ale tutaj nie ma żadnego tego, to byś musiał... No coś znaleźć, ale... Kurde ty. Nie, no czekaj, ogarnijmy to, no. Przejdźmy się może tu po prostu, zobaczymy co to jest. Ale ej, ale... Czy my nie przy... Jak jesteśmy teraz? To nawet nie ma jak sprawdzić jakie kordy, nie? No. Nie! Czy jest? Nie, nie ma. Nie ma jak. A nie mam jakiejś drugiej... Nie! Patrz! A widzisz te kordy? My powinniśmy iść przy tej skale, widzisz? Na... Zobacz Gdzie? Sobie 37... Czy 23 sobie zobacz. Tam możemy przejść, widzisz? Do tego spalonego kawałka i tej rzeczki takiej. Tą rzeką powinniśmy iść? Tak, i powinniśmy iść rzeką. To co, cofamy się tam? Wejść i wejść jakoś 34-20 sobie zobacz. 34... Nie no, spać poszedłem znowu, kurde! Ile? 34-20? No, myślę, że wydaje, że powinniśmy iść w te okolice. Mam rzeczkę jak coś. Tą rzeczkę poprawną? Raczej tak. Tak, no. Na pewno? Tak. Mówię, patrz, to jest przejście do świata, tu bez haka można wejść. Gdzie masz przejście do haka? Tu, widzisz? Gdzie masz przejście? No tu. To jest przejście? Jak zeskoczysz na dół, to wrócisz do świata normalnego. Chodź, idziemy tą rzeczką. Ty, żółw! To, pokaż, czekaj, nie zabijaj. O kurde, faktycznie. O ten? Ty! O, przetwórz, no. Ja, a czy my jakoś nie wyprzedziliśmy? Tego fabuły jakoś? No bo... Co to jest? Korupia żółwia. Czekaj, bo my jesteśmy teraz w okolicach pewnie 25-31, to są te okolice już bardziej. No my jest... Nie, no my jesteśmy w okolicach... Teraz 38-23. Kurde, nie... O, najgorsze jest to, że my nie wiemy, gdzie my jesteśmy. Tak. O, żółw kolejny. Idę mu zabić go, idę. Skorupę i mięso. Skorupę pewnie ta, nie? Trojka. Pewnie ta, no. Ale trochę w szoku jestem z tym, bo totalnie się nie spodziewałem, że znajdziemy takie miejsce, ty. Chodź. Tyle do bambusów. No ja jestem rzeczką szarym. I to co, zwiedzamy to dalej? No czy, właśnie. Czy idziemy jakby na bambusowy... Bo ja nie wiem, czy nam się nie zaktualizuje mapa, jak pójdziemy w odpowiednie miejsce. Czy co chodzi? A. Bo... Najlepiej by było iść tą rzeczką. Dobra, to przejdźmy się tą rzeczką, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, jak wrócić tą rzeką, nie? No. No i ten. Idziemy po prostu. Jak znajdziemy coś fajnego, to... Idziemy, jak nie, to nie. Dawaj. Bo jak się zgubimy, to lipo, bo nawet nie jesteśmy... Nie wiemy, gdzie my jesteśmy. Nawet nie wiem, czy to już jest ten drugi jakby sektor? No. Raczej tak. W
Tylko, że my go odblokowanego nie mamy, nie? Bo nie weszliśmy bambusowym mostem. Mapa powinna się zaktualizować. Mapa i mapa powinna się zaktualizować, jakbyśmy tym bambusowym mostem weszli. Pa, doszliśmy do tego jeziorka, co byliśmy. Czekaj. Ta, to jest to. No i tam, dobra, to chodź tędy już może. Idziemy tam dalej. Krokodyl wrzet, uważaj. Gdzie ty jesteś? A tutaj, dobra. Tam. Ty, a tam jakieś flagi są, pa. Widzisz? Nie. Na tej wyspie. Pa, nie ma... Widzę, no. Ty, on tu idzie, krokodyl przy wodzie. Ale... Złonhitował mnie. O. Przyjdziesz tu, czy co? Nie wiem, gdzie się odrodzę, nie? Nie będę mieć haka ani nic chyba. No ja tu mogę poczekać na ciebie. No wiem, ale... Zobacz, czy zniknęła mi włócznia plemienna, dobra, czy nie. Dobra, mamy już itemki i lecimy tam do tej wioski. No i stwierdziliśmy, że jak ogarniemy wnioskę, to wracamy do chaty i na następnym odcinku po prostu pójdziemy już na ten bambusowy most, żeby przejść jakby do drugiego sektoru i sprawdzić, czy to jest ten sektor, czy nie, bo w sumie nawet nie jesteśmy gdzie, nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy i nie wiemy. I mapa też nic nie pokazuje, jeszcze bidon, nie? Ja? To leży tu. O, tu srebrny. Gdzie? No nie widzisz? Tu. Stoję na nim. Gdzie? Nie widzę. No. Tu. Tu, gdzie walnąłem dzidą. Nie widzisz go? Nie. To wezmę go. Nie mam miejsca. Nie poskoczył ci teraz? Nie. O, chyba sobie jaja robisz. A masz bidon, wyku? Nie. No, żartujesz se. No, masz ten bidon. Nie mam. No, leży tu. Nie widzę go. A teraz? Patrz, wyrzucam go. Masz. O, mam. No, leżał cały czas. Nie leżał, trudujesz mnie. O, leżał, tak, no, miejsca, czekaj. No, zobaczymy, zobaczymy. O. Ja mam lipę z tym HP i energią. Ja to trzeba znaleźć, albo na energię. Dobra, ja ready. No, już poszedłem. Gdzie? Ja jestem na tej kładce. No. Gdzie ciebie widziałem? Ślimaczkę sobie. Bardzo dobry ślimaczek. Białeczko. Starczył. Czyli, że możemy w pierdziel dostać. No jak będą, to pewnie. Ja mam 0 HP. Znaczy, może nie 0, ale mam. Kurde, są same długie kije. Jestem, ale ludzi nie widzę. Ej, cześć, cześć. Ty! Po co oni mają? Czekaj, nie bierz nic, nie bierz nic, zostaw no, takiego. To nie jest to wzięcie, ale patrz! Patrz, węża sobie wystawili. Po jaki pyton. Kurde, w ogóle jaka wiocha, ty. Osiedlamy się, ty, patrz, masz 3 kokosy tu. Ta, ale... Nie, ale Imo, osiedlamy się, ale dopiero jak wrócimy tam. Jak wrócimy do nas. O, ognisko już. Przecież? Wracamy torba. Do nas. Opuszka jakaś. Ty. Halo. No, ta, ja słyszę. Wracamy najpierw do nas. Bez sensu iść, zostawać. Ty, wędka. Nice, będzie można łowić. Mamy nowy wpis. Paliłem już tutaj. No, i ma się tu osiedlamy, masz rację, no. Tylko, ty, a łóżko możemy zrobić? My wiemy, jak robić łóżko? Co? Czy my wiemy, jak robić łóżko? Wiemy. Mamy recepturę na łóżko? Mamy. A tu jest zresztą jedno. No to Imo, możemy się tu osiedlić, tylko że... Środek przeciwbólowy mam. No ja też właśnie. Tylko że... A i zapisać grę tu możesz. Ej, poczekaj, czy nam się opłaca wracać do nas? Co my tam mamy? Według mnie nie. Ale co my tam, ale i tak trzeba wrócić, nie bo wiem, tam no, jest, ale, jakieś... ale tam i tak trzeba wrócić, bo tam jest most bambusowy. W tamtą stronę, nie? Czekaj, ja save'a robię. Ty, no opłaca się wrócić, ale my tam mamy też duże rzeczy, mamy te wszystkie filtry i tak dalej, w sensie te wody. No ale nie weźmiesz tego, nie zniszczysz. No w sumie ta, ale przecież tam i tak trzeba pójść, Ima. Bo ten most jest bambusowy i trzeba itemy odłożyć gdzieś wszystkie, które...
Dobra, czekaj, ale... Gdzie... No ale czy my mamy takie itemy, które nam ale, są potrzebne? Ale i tak musimy iść w tą stronę po most bambusowy. A ty tego żelaza masz odłożone w skrzyni, masz żelaza pełno. Trzeba tam pójść, Raker. Imo trzeba. No nie ma innej opcji, bo żelazo zostawisz? Kurde, patrz jaki wąż. Imo trzeba po węża, znaczy po tego, po zegarem. Imo trzeba pójść po... Po żelazo i tak dalej, no i tak w stronę mostu bambusowego trzeba się wybrać, nie? No, no dobra, no ja idę w Kimę, ale to już na następnym odcinku. No tak, ale no, no, no dobra, także... Jeżeli odcinek wam się spodobał, to ja idę w Kimę. No i co, żegnam się z wami.